Cześć. Jesteśmy na targach we Frankfurcie. Trzeci dzień. Siedzę przy instrumencie Kawai MP7. To jest następca MP6. Słuchajcie. Instrument w zasadzie różni się od MP11 innym interfejsem obsługi, na pewno. Tam jest wszystko łatwe, oczywiste, proste, dostępne bezpośrednio z panelu. Ale tu mamy cztery warstwy sygnałów wewnętrznych, modułu wewnętrznego i cztery warstwy MIDI zewnętrzne. Wszystko dostępne na suwaczkach. Pierwszy plus. Drugi plus. Tu są brzmienia Harmonic Imaging XL. Dokładnie te same dłuższe próbki fortepianów jak w MP11. Instrument jest sporo tańszy. Następna sprawa. Nie ma klawiatury drewnianej. Ok. Ale jest Gladded Hammer RH2 z matową powierzchnią, wykończeniem matowym. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajnie to działa. Nie ma tej samej klawiatury. Pytanie, czy jest to niezbędne? Kolejna sprawa. Ten instrument waży dobre 10 kg mniej. I to jest zaleta niewątpliwa. 256 barw instrumentów, 256 setupów na ustawienia całego instrumentu. Polifonia 256, uparli się na te 256. Bardzo bogaty procesor efektów, emulacja wzmacniaczy do pian elektrycznych oraz emulowane organy elektromechaniczne. Co będziemy gadać? Posłuchajmy najpierw fortepianów, później pian elektrycznych i pozostałych barw. To był fortepian Grand Piano 1 w wersjach Concert Grand, Studio Grand, Mellow Grand and Jazz. Teraz fortepian numer 2. Thank you.
Instrument ma oczywiście rezonans współhelikwotowy, ma rezonans przy wciśniętym prawym pedale, ma możliwość intonowania instrumentu, czyli ustawiania różnego dla brzmienia, dla twardości młotka i tak dalej, ustawienia różnych wartości, różnych ustawień dla emulacji płyty rezonansowej instrumentu. Jest to naprawdę zaawansowana sprawa, zwłaszcza z tym rezonansem. Hello. Hey guy, how are you doing? Do you remember me? Of course. I see all your videos. Thanks. So, oh, you start with the stu-
We'll be right back.